Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii się zawalają już nie tylko na wykresach, ale także bardzo dużo ofert jest dostępnych, bardzo tanich domów w Wielkiej Brytanii, co jest bardzo dobre dla tych, którzy chcą te domy ewentualnie kupić. Bardzo dużo domów w Wielkiej Brytanii, na przykład w Manchesterze, pojawiło się bardzo, bardzo, bardzo tanich, porównując do tego, co właściwie można znaleźć gdzie indziej. Zatem, co się dzieje na rynku nieruchomości w Polsce? Czy w Polsce już mamy droższe nieruchomości niż w Wielkiej Brytanii? Bo na to wygląda, że w Polsce pod wieloma kątami drożej kupić nieruchomość już nominalnie, licząc w dolarach, aniżeli w Wielkiej Brytanii. Nie dość, że drożej trzeba kupić nominalnie, no to już nie wspominając o kredycie. To już w ogóle jest ultra drożej, ale przecież nawet nie wspomniałem o tym, jak to wygląda pod kątem tego, ile trzeba spłacać kupno takiego domu, taką zwykłą wypłatą, gdyby się spłacało tylko tą wypłatą, tą nieruchomość. Szanowni Państwo, jak wiemy, w danym momencie to się bardzo oddala, prawda? Czyli na przykład Brytyjczyk musi pracować w wielu miastach tylko 10 lat na swój dom, prawda, żeby go w całości spłacić, gdyby nie miał odsetek, a Polak musi pracować prawie 30 lat, czyli to jest takie 2-3 razy 200% dłużej, prawda? Polak 30 lat, Brytyjczyk 10 lat, tak to mniej więcej wygląda, albo Brytyjczyk 12 lat, Polak 30 lat, prawda, troszeczkę mniej niż 200% więcej netto, prawda? Tak więc, jak sytuacja wygląda? Czy ceny nieruchomości w Polsce się już zawalają? Na co w danym momencie mamy nikłe nadzieje, bo istnieje prawdopodobieństwo, że no, kosztem naszej waluty, kosztem cen żywności, kosztem naszych wynagrodzeń, pompka cen nieruchomości dalej będzie kontynuowana. Oczywiście to będzie miało, już ma tragiczne skutki, których już się nie będzie dało w danym momencie odkręcić. To jest bardzo przykre, bo te skutki mają to do siebie, że będą takimi skutkami jak skutki milionów wyjazdów milionów Polaków przez ostatnie 30 lat. Wiemy o tym, że miliony Polaków wyjechało z Polski i to ten niestety eksodus sprawił, że Polska się wyludnia i jest w depopulacji. Dziś w rzeczywistości podczas ostatnich 30 lat, gdyby Polacy nie wyjeżdżali masowo z Polski, to nie mielibyśmy dzisiaj problemu z depopulacją w Polsce. No ale tak to już właśnie, szanowni Państwo, jest. Zatem przechodźmy do takiej czystej kwestii samych cen nieruchomości. Jak wiemy, House Price Index w Wielkiej Brytanii się zawala. Tutaj można zobaczyć, zaraz przejdę do samych nieruchomości i zobaczą Państwo coś, co może Państwa naprawdę bardzo zdziwić. GB, czyli Great Britain House Price Index. I widzimy, że ten House Price Index to się po prostu zawala, prawda? Jest bardzo, wzrósł drastycznie, no a teraz się oczywiście zawala, bo jest wysokie oprocentowanie, bo ludzie nie chcą tego kupować, choć to oprocentowanie dalej jest znacznie niższe niż w Polsce, mimo tego, że my to oprocentowanie dzisiaj obniżyliśmy, znaczy się nie dzisiaj, tylko obniżyliśmy, no ale pomijając te wszystkie fakty, jeżeli chodzi o Polskę, widzimy, że ten House Price Index, on sobie stoi, czy też się już zapadł? Nie, on się nie zapadł, on dalej, szanowni Państwo, idzie do góry. To jest generalnie totalna tragedia. To trzymiesięczny, weźmy, no nie ma innego, to jest tylko trzymiesięczny, prawda? On stoi, ostatnio był wyrównany, więc niestety House Price Index idzie do góry. Im wyżej będzie House Price Index, ten, który widzimy, tym gorzej dla naszej gospodarki, tym gorzej dla naszego narodu w rzeczywistości, bo to pokazuje, że
no życie w Polsce właściwie w normalnych warunkach w danym momencie dla znacznej części społeczeństwa jest zwyczajnie niemożliwe, prawda? Więc no to jest przykre, ale skupmy się tylko na cenach nieruchomości. No i tutaj sobie kliknąłem Manchester. Dlaczego będziemy porównywać Manchester? Będziemy oczywiście porównywać Manchester z miastem, z tym, którym zawsze porównujemy, żebyśmy mieli taki dobry widok tego, jak to się zmienia na przestrzeni miesięcy i lat. Tak więc zobaczmy sobie tutaj. Tutaj kliknąłem w Manchesterze, szanowni państwo, Manchester, nieruchomości, minimum to są domy, wybrałem domy do 15 mil. Domy, szanowni państwo, sypialniowe, czyli trzypokojowe, prawda? Domy property type, tutaj kliknąłem semi-detached, teraz i detached, prawda? Czyli wolnostojące, bliźniaki i w tarasie, tarasowe, szeregowe. No i zobaczymy, czyli to jest takie, wiecie, takie minimum 80, jakieś 80 metrów, coś w tym stylu, 80, 70, 80 metrów minimum to jest, bo to jest trzy pokoje, plus, wiecie, dwie małe sypialnie, plus pokój dzienny, czyli tak zwany living room, plus oczywiście łazienka, kuchnia, tam ogródek, prawda, i tak dalej, tego rodzaju rzeczy. No i kliknąłem do 15 mil, czyli takie 25 km mniej więcej, prawda? I tutaj widzimy, jak tutaj zaznaczyliśmy, dlaczego Manchester, już to powiadałem, dlaczego Manchester, bo tam mieszka dużo Polaków. No i Manchester można porównać trochę do Trójmiasta, prawda? Trójmiasto ma 1 milion ludzi, no Manchester ma tam, Greater Manchester ma 2,5 miliona. No, ale generalnie znaczy, to nie do końca są podobne miasta, właściwie nie są podobne miasta, prawda? Ale generalnie ludnościowo może tam jest dużo Polaków, prawda? I widzicie, to oni tam mają Manchester City i Manchester United, w Trójmieście jest, wiecie, Arka Gdynia i Lech Gdańsk, to też jest takie duża dosyć metropolia nasza. Manchester jest na północy, choć nie mają dostępu do morza, no ale też Trójmiasto jest, to jest Manchester, to jest największa metropolia oddalona w Anglii na północ, prawda, pod Szkocję, generalnie to jest największa chyba metropolia na północy Wielkiej Brytanii całej chyba, no tak, bo ani Glasgow nie jest większa, ani Edynburg nie jest większy, tam już nic więcej nie ma większego, prawda, a Leeds jest mniejszy niż Manchester, prawda, więc to jest taka największa metropolia, Trójmiasto też jest największą metropolią, prawda, generalnie jest wiele podobieństw, tam jest dużo fabryki, u nas jest tam dużo pracy tych portów, tego wszystkiego, prawda? Mniej więcej w tym Trójmieście, więc to warto porównywać w ten sposób. I oni są lotniskami dobrze skomunikowani, bo samo lotnisko w Manchesterze, Manchester Airport i w Liverpool to jest niedaleko, prawda? Więc dobrze się to porównuje do Trójmiasta, po prostu gdzieś, no tak mniej więcej, prawda? No bo nie wiem, do czego innego mielibyśmy porównać, do Łodzi. No nie za bardzo, no bo, no nie wiem, do Wrocławia, no, no Boże, do Wrocławia, no nie wiem, Trójmiasto jest bardziej takie busy niż Wrocław, prawda, bo wiecie, Trójmiasto, bo Greater Manchester, bo to o to chodzi, że dlaczego do Trójmiasta, bo Greater Manchester to jest kilka miast, prawda, jest Manchester i są te miasta wszystkie naokoło, no i Trójmiasto to jest kilka miast, tak, Gdańsk, Sopot, Gdynia i te wszystkie miasteczka naokoło stwarzają taką metropolię. No i zobaczmy, co jest w tym Manchesterze i proszę zobaczyć, już nieruchomości, już się zaczynają. Rudery, akurat na aukcji będę je szybko ominął, ale rudery na aukcji już można kupić, widzimy, już są wystawione, że tak powiem, za 39 tysięcy funtów, dalej to jest 40 tysięcy, 45, to jest dużo na aukcji, ale dużo z nich nie jest na aukcji, prawda? Tylko pamiętajmy, że to są nieruchomości, czyli już można kupić domy w Greater Manchesterze, czy naokoło tego Manchesteru, tak jakby się naokoło Trójmiasta kupowało, prawda? Tylko że tam jest to wszystko bardziej zabudowane i lepiej skomunikowane, bo u nas ta komunikacja to tych dróg jest mniej. I tyle, prawda? Bo taka jest prawda, a tam to jest po prostu wszystko bardziej zaludnione, bo ta wyspa generalnie Anglia jest mała.
i dlatego ją łatwo tam się tych dróg jest tak jakby więcej, prawda? Łatwiej dojeżdża się i tak dalej, nie ma takiej dziczy jak u nas, nie? A tych lasów tyle. No i jedziemy, widzimy, że już w Manchesterze widzimy, są, szanowni państwo, są nieruchomości, domy, same domy, no wiecie, jakieś ruderki, bo rudery, jakieś tam ceglaste, wiktoriańskie chałupiny, no ale one są, szanowni państwo, za 50 tysięcy funtów albo nawet nie na aukcji, a już można na przykład je kupić za 50 tysięcy funtów, wiecie, w Manchesterze, gdzie przypominam, że w Wielkiej Brytanii zarabia się dalej 3 razy więcej minimalnie, no 2,7 nominalnie, a u nas ceny szybciej rosną, tak? Finalnie, u nich drastycznie rosną, też jest tragedia generalnie w Wielkiej Brytanii, ale u nas jest większa generalnie, tak? Jak na razie, tak? Więc a dodatkowo mamy nieruchomości ultra drogie, a u nich nie. Widzimy, że u nich, że w Manchesterze, pod Manchesterem, wokół Manchesteru do 15 mil możesz od zajoba kupić sobie, widzimy, ile jest po prostu jakichś ruderek, a no ja się obawiam, że no, znaczy się obawiam, ja wiem, że to jest niemożliwe kupić wokół Trójmiasta, czy w Trójmieście coś tak taniego jak to, tak? Po prostu tam można sobie kupić, a w Trójmieście, czy pod Trójmiastem po prostu sobie nie kupisz, wiecie, trzypokojowego domu, nawet do remontu i to jest, wiecie, po 60 tysięcy, 60 razy 5,3, to jest, wiecie, po 300 tysięcy złotych, prawda? To jest strasznie tanio po prostu, no. To są ruderki i bardzo często w nieciekawych okolicach, ale wiecie, no macie dom za 300 tysięcy złotych, a zaraz będziemy porównywać, czy w Trójmieście coś można takiego kupić. Wiecie, to jest generalnie prawie jak za darmo, tak? To jest generalnie prawie jak za darmo. Wiele z nich to dopiero aukcje są, więc tutaj nie patrzcie na to, tak? No, ale popatrzcie, tutaj się zaczynają już coraz droższe i wiele z nich to nie są żadne aukcje, tylko po prostu domy, w których sobie można zamieszkać. No i tyle, wiecie, no popatrzmy, no tu się zaczyna wszystko po 70-75 tysięcy. Pamiętajmy, że dzisiaj też jest świat negocjacji, dlatego oni wszędzie piszą guide price, offers over, offers in excess of, bo wszyscy się negocjują i oni udają, że nie chcą się negocjować, ale wszyscy się negocjują. Taka jest prawda, bo dzisiaj świat zawsze jest na podstawie negocjacji, ale dzisiaj to już w ogóle z takimi oprocentowaniami i z taką sytuacją samej Wielkiej Brytanii na świecie, no ale widzimy, popatrzcie, po 70 tysięcy, po 70, popatrzcie, po 75 tysięcy, a ile to jest, szanowni państwo, 75 tysięcy? To 75 tysięcy razy 5, teraz jest to 3, no to jest 397 tysięcy złotych, tak? Taka jest dostępność, szanowni państwo, nieruchomości w obrębie Manchesteru. 397 tysięcy złotych w kraju, w którym płaca minimalna to dalej generalnie prawie 3 razy więcej na rękę liczone w dolarach. Tak? Bo u nas się zarabia 2900, a u nich się zarabia 1400 funtów, a 1400 funtów razy 5,3 w danym momencie to jest 7420 zł. Problem w tym jest, że od stycznia, szanowni państwo, z podwyższeniem płacy minimalnej od stycznia 1/3 Polaków, którzy pracują, będą zarabiali w Polsce płacę minimalną, tak? Czyli prawie 5 milionów, z tego co wygląda z tych statystyk, które tam się pokazuje, czy to prawda? Wiecie, ja nie liczę każdej osoby, która pracuje na płacy minimalnej, trzeba w to zaufać, prawda? No ale chyba by było jakieś dementi, prawda? No i co to oznacza, szanowni państwo? No 5 milionów Polaków od stycznia będzie zapierdzielać, wiecie, za płacę minimalną, no, na 15 milionów pracowników. No. No rozumiemy to, a w Wielkiej Brytanii tam powiedzmy 2 miliony ludzi pracuje za płacę minimalną. 2 miliony, tylko, szanowni państwo, u nich jest gospodarka, w gospodarce pracuje prawie 2 razy więcej ludzi, prawda? A dodatkowo trzeba zrozumieć, że będzie pracować jeszcze prawdopodobnie więcej i może nawet więcej pracuje, bo u nich na emeryturę przechodzi się później, u nas w wieku 60 lat, 65, tak, 60 kobiety, 65 mężczyźni, a u nich wszyscy już przychodzą 66, a zaraz będą przechodzić 67 i za następnych kilkanaście lat będą przechodzić w wieku 68 lat, tak, czyli tam, wiecie, u nas 15 milionów pracowników, jest, tak? Od stycznia z tego rodzaju polityką będzie
jedna trzecia z tych ludzi zarabiała płacę minimalną, no a w Wielkiej Brytanii, jeżeli założymy, że tam, wiecie, jeżeli u nas jedna trzecia ludzi pracuje i u nich jest na przykład 70 milionów ludzi i u nich nie będzie, szanowni państwo, jedna trzecia pracowała z tak wielkim odsetkiem pracujących ludzi w wieku 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak, to tam nie będzie pracowało, szanowni państwo, wiecie, 25 czy może nawet 35 milionów ludzi będzie w pracy, tak? Czyli 35 milionów ludzi, a na płacy minimalnej dzisiaj jest tylko, czy 30 milionów ludzi jest tam w pracy, albo 35 milionów ludzi jest w pracy, prawda? U nas 15 milionów, ale tam na płacy minimalnej pracuje tylko, nie wiem, dwa. Ja dokładnie nie wiem, ile w Wielkiej Brytanii ludzi jest w pracy w danym momencie, ale to się ciągle zwiększa ze względu na to, pod tym kątem, że ten wiek emerytalny ciągle rośnie do góry, tak? Prawda? Więc u nich w danym momencie, tam w 2021 roku, było 1,7 miliona ludzi na płacy minimalnej, tak? A u nas zaraz od stycznia będzie 5 milionów na płacy polskiej płacy minimalnej. Tylko że u nas płaca minimalna, to wiecie, jest w danym momencie 2,900, tak? U nich jest tam 7,5 czy tam 8, w zależności od kursu. No i proszę to zrozumieć, a ceny nieruchomości to macie tam, wiecie, domy całe. No to rudery, bo rudery, śmierdzące, bo śmierdzące, ale. Wiecie, po 350 tysięcy złotych, no. Proszę zobaczyć, tak? Tylko że wiadomo, że z nimi są różne problemy, bo tutaj na przykład probably better suited to cash purchases only, tak? Czyli tutaj, żeby kupić tylko cashem, prawda? Czyli gotówką, prawda? Niektóre to są aukcje, niektóre to do remontu, ale, szanowni państwo, to jest po 300 tysięcy złotych w kraju, w którym płaca minimalna to 3 razy więcej niż w Polsce, prawda? Proszę zobaczyć, tak? Niż w Polsce, proszę zobaczyć, niż w Polsce, proszę zobaczyć. Tu jest dopiero po 80 tysięcy. Tak, auction, rzeczywiście auction tutaj, wiecie, ale jeżeli tego tyle jest na aukcji, to tego nie będą tak kupować jakoś, nie wiadomo jak masowo i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie, tego jest cała masa. Niektóre są z najemcami już w środku, bo tam tak to właśnie wygląda. Też z najemcami się ma, sprzedaje i wtedy ci najemcy płacą na przykład lub nie płacą. Widzimy, no, tu jest dużo aukcja, 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 aukcja. Nawet gdybyśmy, szanowni państwo, pominęli te rudery, widzicie, gdybyśmy nawet pominęli te rudery i dojechali sobie tutaj do takich nieruchomości, widzicie, to już jest wszystko po 95 tysięcy. Możemy sobie dojechać już. Widzimy, ile przede wszystkim tego jest. Tego jest przede wszystkim cała masa. To znaczy, że bez żadnego problemu gdzieś tam w Manchesterze można kupić coś sobie tam za 100 tysięcy funtów. Rudera, bo rudera, śmierdząca, bo śmierdząca. No ale przypominam, że 100 tysięcy funtów w Wielkiej Brytanii uzbierasz 3 razy szybciej niż w Polsce, tak? Tak? Czyli na dom za 100 tysięcy funtów na płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii będziesz zbierać 3 razy krócej niż w Polsce za 100 tysięcy funtów. Tak dalej. Dalej tak jest, tak? Dalej tak jest, tak? Popatrzcie, tutaj już są quasi semi detached property. Established residential location. No i to i widzicie. I to już nawet nie jest. Już się nie pokazują żadne. Nie pokazują się żadne aukcje po 99, 100 tysięcy, i to nie są offers in excess, czyli to znaczy, że można zbić 20 tysięcy, prawda? Kto wie, może 30 tysięcy. Widzimy, tego jest cała masa, wiecie, po pół miliona złotych, tak? W kraju, w którym, szanowni państwo, dalej podatki są bardzo niskie w porównaniu do Polski. Przecież w Polsce to jest piekło fiskalno-podatkowe. W kraju, w którym płaca minimalna na rękę to dalej 3 razy prawie więcej, no 2,7 razy więcej. U nas ceny jednak szybciej rosną, dodatkowo ceny nieruchomości są pompowane, a waluta nasza bardziej się zawala niż funt brytyjski, choć funt brytyjski, ja to ciągle mówię wprost, w Wielkiej Brytanii jest przerąbane, Wielka Brytania się cofa drastycznie, prawda? Funt brytyjski zawala się do inflacji, do cen żywności, funt brytyjski zawala się do cen nieruchomości na świecie, funt brytyjski zawala się do wszystkiego, emerytura coraz wyżej, zarobki już nie starczają ci na to, żebyś był jakiś super fajny za granicą, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Wielka Brytania się cofa, tak, tylko że Polska to się zawala, prawda? O to chodzi, tak, że my jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji właściwie, prawda? Ona się może odwrócić u nas, ona się może odwrócić, no ale jak się może odwrócić? Jak się może odwrócić, prawda? Proszę zobaczyć, no po 110 tysięcy, 110 tysięcy widzimy. To jeszcze możemy tak jechać, jechać, jechać i jechać, tak? I to jest ciągle, wiecie, to już jest 10. strona tych nieruchomości po 20 czy po 30 jest na stronie. Wiecie, przewertowaliśmy już 300 ofert samych domków, domeczków, prawda? Tarasowych, wolnostojących czy też bliźniaków, prawda? Widzimy, że tego jest cała masa takiego, jedne syfiaste, drugie nie, drugie, aż się żygać chce od nich, no ale są, szanowni państwo, ale są, o to chodzi, możesz sobie wejść, kupić za 500 000 złotych, czyli za 100 tysięcy funtów i sobie to wyremontować, prawda? I teraz wiecie, a w Polsce nie ma takich możliwości, no, w miastach, no. No gdzie, szanowni państwo, no, proszę zobaczyć, to jest. Jeżeli weźmiemy 100 tysięcy, 100 tysięcy podzielić na ile, przepraszam, 1400, minimalna płaca, tylko pamiętajmy, że tam płacę zarabia tylko 2 miliony ludzi, a reszta coraz więcej może zarabiać, tak? Czyli popatrzmy, 1400, tam też się sytuacja pogarsza oczywiście, te płace się spłaszczają, to ja nie mówię, że, ale my, to nas, że, nas my nie mamy możliwości, nas dzielą dalej, w ogóle, wiecie, sytuacja podatkowo-fiskalna nas dzieli, to jest przepaść, sytuacja, widzicie, cen nieruchomości, przepaść, w ogóle nas przepaść dzieli dalej z Wielką Brytanią, prawda? No ale widzicie, no ale za to my mamy darmowe uniwersytety i emeryturę w wieku 60 lat. No a tak to całe życie bidę mamy klepać, prawda? Po to, żeby mieć darmowe uniwersytety, po to, żeby mieć emeryturę w wieku 60 lat, klepmy sobie całe życie bidę, prawda? No mamy takie państwo generalnie. 1400 razy 12 to jest 16 800, czyli 100 tysięcy, tak? 100 tysięcy podzielić na 16 800, to na taką nieruchomość zbierasz 5,9 roku, prawie 6. Czyli 6 lat, 6 lat i masz zapłaconą 100 tysięcy na płacy minimalnej. Tak? Płaca minimalna to jest 6 lat, tak? Odkładania jednej płacy minimalnej w 6 lat odkładasz, tak? A w Polsce, widzicie, 500 tysięcy. 500 tysięcy, a, bo to jest 530, dzisiaj 530 to jest, 530 tysięcy, a, najpierw 2800 chyba płaca minimalna, dobra, 2850 chyba płaca minimalna, razy 12, to jest 34200, 34200, to jest, szanowni państwo, u nas się zbiera na coś takiego 15,5 roku, prawda? 15,5 roku, u nich 6 lat. U nas 15,5 roku, u nich niecałe 6 lat, tak? Czyli u nas prawie 3 razy dłużej, tak? No prawie, no te 2,7%, 170% dłużej, prawda? Tylko że, no widzicie, u nas nawet czegoś takiego nie dostaniecie. No poszukajmy w takim razie, poszukajmy, szanowni państwo. Ja u nas kliknąłem 25 km od Trójmiasta, czyli powinno pokazać całą Gdynię, nad Gdynią, wszędzie wokoło, tu Kaszuby, tam na dół, aż pod, nie wiem, prawie że tam w stronę Elbląga. No i poszukajmy, co jest tutaj odrzucamy, bo to nie są nieruchomości. O, proszę bardzo, jest tutaj coś. Proszę bardzo, jest jakaś okazja, szanowni państwo, proszę zobaczyć. Dom w atrakcyjnej cenie 350 tysięcy złotych, 80 metrów kwadratowych. Tylko mówię wprost, że to są daleko nieruchomości. Wiecie, 30 kilometrów od miasta. To nie jest tak jak w Manchesterze, że tam wiecie, macie takie łatwe dojazdy. Też są dojazdy, też jest dużo już ulic w Polsce, jest dużo i tak dalej, tego wszystkiego. Jest dużo szybkiego ruchu, jest ulic i tak dalej, nawet lepsze niż w Wielkiej Brytanii, ale o to chodzi, że no nie ma tego takiego zagęszczenia u nas, prawda? Przepraszam, wezmę łyczkę kawki. No u nas nie ma tego zagęszczenia i proszę zobaczyć, tutaj mamy jakiś, to jest, co to jest za dom? Tu mamy jeden dom osiedlowa, Parszewo. Nie wiem, nie wiem, gdzie jest Parszewo, naprawdę, wybaczcie, ale no Parszewo pewnie, tutaj możemy sobie kliknąć Parszewo i zaraz zobaczymy, jak daleko nam wyskakuje.
Gdańsk. Weźmiemy z Gdańska do Parszewa. Bo jakieś tanie 350 tysięcy to tanio. Parszewo. Gdańsk, Parszewo. Aż 50 km pokazuje, widzicie, czyli to nawet do 25 km nie pokazuje, tylko to pokazuje gdzieś, to naprawdę jest ciężka wiocha, tak? Wiecie, no bo jak wam Manchesterze pokazuje, to pokazuje nam naokoło Manchesteru, a tutaj nam pokazuje takie ciężkie wiochy, że tam na koniu nie dojedziesz pół żartem, pół serio, no bo tu jest Gdańsk, tak? Tutaj są dobre ulice, tu też jest do tego nowego dworu dobra ulica, no ale to Parszewo. No to tam za trzema peregierami, PGR-ami, PGR-ami, PE. Tczew tu mamy, prawda? Za trzema PEGR-ami, za trzema stodołami. Właściwie nie, no może tam jest fajnie w tym Parszewie, no nie wiem, no ale. No widzicie, tu nawet ulic nie ma, widzicie, tak? To jest problem, tak? Bo to jest na środku nowy staw. Nie wiem, w ogóle nawet nie byłem nigdy w nowym stawie, nawet nie słyszałem o nowym stawie. To jest naprawdę, wiecie, no, to jest trochę tak oszukańcze, bo widzicie, musimy patrzeć wokół miasta, dlatego ja zaraz zmniejszę, bo to jest za daleko po prostu, no gdzie 50 km? To żeby tam dojechać, to trzeba jechać z Gdańska do Nowego Dworu i potem z Nowego Dworu na te Parszewo, prawda? No to jest jakiś hardcore w ogóle. Może tam jest fajnie, może tam jest miło, no ale 50 km, a ja do 25 zaznaczyłem. No bo, szanowni państwo, proszę zobaczyć, ja tutaj zaznaczyłem, tutaj jest ta mapka. Ta mapka i ona tak fajnie pokazuje, że ona. Rzecz jest w tym, że jeżeli jesteś pod. O tutaj. Tutaj mamy Greater Manchester, tak? Cały ten. I o to chodzi, że tu mamy to kółeczko. Ono nam pokazuje. To kółeczko mamy, tak? I to kółeczko nam tam mniej więcej pokazuje prawie równo te 15 mil. A 15 mil. 15 razy 1,6 chyba. To jest 24 km, tak? A nam pokazuje w Gdańsku 25, więc to nie jest fair, prawda? Więc trzeba, widzicie, no może i fajna, tania ta nieruchomość, proszę zobaczyć, no. O, nawet ładnie w środku, proszę bardzo. Nawet ładnie, ładny domeczek nawet, proszę zobaczyć. W Parszewie, nawet ładny domeczek. Proszę bardzo, nawet ładny, znaczy myślałem, że będzie rudera, ale no, domeczek jakiś jest, tak? 350 tysięcy w Parszewie, nie? Ładne jest, trawka, tu, pewnie, proszę bardzo, 350 tysięcy, nawet jakiś tam garaż, prawda? Nieduży, łatwo wyremontować, no ale popatrzcie, jest taki jakby, że tak powiem, zadbany, nie? No ale to jest 50 kilometrów, a to jest, nie będziemy szukać, o, jest Nowy Dwór Gdański, 375 tysięcy na przykład, prawda? Nie będziemy patrzeć, szanowni państwo, bo do Nowego Dworu nawet jest 50 kilometrów z Nowego Dworu i pokazuje, po prostu tu oszukują. Czyli musimy zrobić do 15 km. I widzicie, o co chodzi, że do 15 km pokazuje nam tylko 64 domy. Rozumiemy to? A czyli nie ma domów, szanowni państwo, do 15 km wokół, czy tam do 30 km wokół, czy tam do 50 km wokół, na tej stronie chociażby, prawda, wokół Gdańska, tak? Czyli nawet nie ma nieruchomości. No nie ma, no bo szanowni państwo, tu ile tych nieruchomości jest? Kilkadziesiąt raptem, ale dobra, szukajmy, tak? Szukajmy, szukajmy, szukajmy. Chylonia, o, widzicie, takie powinno pokazywać, o, gdzieś tam jakiś jasień, Chylonia, popatrzcie. Popatrzcie, dom do remontu w dobrej lokalizacji. Atrakcyjny dom bliźniak, Gdańsk-Kowacz, pszczółki gdańskie, pomorskie. Kwitnące ogrody. Są jakieś nieruchomości już dosyć tanie. Popatrzcie, po pół miliona tutaj, prawda? No coś tu wyskakuje. W Gdyni na przykład, nie, tu jest jakaś rudera, nie będziemy tego patrzeć, ale tutaj na przykład widzicie, coś już tu jest po 400. Znaczy te nowe to nowe, to one są, trzeba zrozumieć, że są po pół miliona, coś się pojawiło, ale to są deweloperskie, tak? Ja chcę od razu wybudowane. Rod na Jasieniu. Atrakcyjny dom na działce ROD na Jasieniu. Czyli na działce ROD, co to znaczy? Czyli rodzinne ogrody domowe?
No to nie będziemy, bo to tam chyba mieszkać nie można w takim razie, no nie wiem, no bo jeżeli to jest na działce ROD, to działka nie należy do ciebie, czyli mogą przyjść i ci tą nieruchomość zaorać właściwie. No fajny domeczek, ładnie, taki malutki, ale fajniutki. Fajnie, tylko że to jest na działce ROD, czyli ciebie nie należy do ciebie, jak przyjdzie deweloper, to ci zburzy, a ty tylko będziesz mógł patrzeć, prawda? Chyba że własnościowa nieruchomość jakaś, proszę zobaczyć, no 500 tysięcy, no fajny domeczek w sumie, no 400 jak w mieście, wiecie, takich ofert wcześniej akurat nie było, tylko że to jest, dobra, nie będę tego patrzył, ze względu na to, że to jest, szanowni państwo, na działce ROD, na Jasieniu. No to jak na działce rodzinnych ogrodów tam jakiś tam, no to mogą ci to zlikwidować, tak? Tutaj omijamy te propozycje tych nowo wybudowanych po 500 tysięcy ze względu na to, że one jeszcze nie istnieją. O, tutaj mamy na przykład, może są zdjęcia, nie wiem czy kłamią czy nie, no ale widzimy, że już, szanowni państwo, coś można kupić. Proszę zobaczyć, Trąbki Wielkie, Gdańsk, Pomorskie, prawda? 529 tysięcy za takie. Szanowni Państwo, no jest, coś się tu pojawia, powiem tak, no są domeczki. Coś się tu pojawia. Wiecie, ja w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę, to ja jestem fanem właśnie takich domeczków, bo ja uważam, że Polacy powinni mieszkać w domach, a nie w tych blokach, bo bloki czy apartamenty to są fajne, wiecie, w Hiszpanii, gdzie możesz spędzać cały rok na dworzu, gdzie jest ciepło, a w Polsce trzeba mieć domki i domeczki, więc ja uważam, że w Polsce każdy człowiek powinien mieszkać jak człowiek w domku i domeczku, niczym w Wielkiej Brytanii. To jakieś ładne te domeczki. Niesamowite, co 500 tysięcy. Proszę bardzo, szanowni państwo, no za 500 tysięcy proszę zobaczyć, jeszcze zrobione. Jeżeli to jest oferta, jeżeli ta oferta to jest prawdziwa oferta, no to ja wam powiem, że to chyba jest fajna oferta. Ja nie wiem, jak one tam są zrobione, czy to one są na kopa, bo tak trochę wyglądają na kopa. No ale wiecie, te rudery w tej Wielkiej Brytanii też na kopie. Proszę zobaczyć, rok budowy, aha, czy nie jest wybudowany. I proszę zobaczyć, 529 tysięcy. Czyli 100 tysięcy funtów, nie? I to jest, szanowni państwo, trzy pokoje. Ja wam powiem, że, no tylko gdzie to jest? To jest na Kłodawa, Trąbki Wielkie. No Trąbki Wielkie, no to jest. To Trąbki Wielkie są tutaj. Cedry małe i za cedry wielkie, trąbki małe, trąbki wielkie, dudy. I tak, nie, trąbki wielkie. Weźmy trąbki wielkie. O, i trąbki jest ile? 27 kilo. A tu są trąbki wielkie. No, tu jest, do trąbki wielkie są fajnie położone, bo nie dość, że masz blisko do trzewa. To też jest za Wisłą, więc ruski nie dojdą. Tak? Czyli wiecie, czyli to jest fajnie bezpieczne, prawda? O. Znaczy ja ogólnie uważam, że powinniśmy domy budować, bo wiecie, bo żeby zniszczyć jeden dom, to potrzebna jedna rakieta, a żeby zniszczyć 100 apartamentów też wystarczy jedna rakieta, czy żeby zniszczyć 300 apartamentów w jednym z wieżowców wystarczy jedna rakieta, a żeby zniszczyć 300 domków, no to trzeba 300 rakiet, prawda? Więc ja uważam, że generalnie budowanie w Polsce dalej masowo tych tak zwanych apartamentów, chociaż ja je nazywam 35-metrowymi klatkami do chowu klatkowego Polaków, prawda? No to ja uważam, że domki powinniśmy właśnie takie budować, właśnie jak patrzymy na nie. Ja to mówię wprost, mi się na przykład to podoba. No Trąbki Wielkie generalnie to jest fajnie. Pod tym kątem, jeżeli ktoś chce mieć właśnie blisko, wiecie, bo to jest 31 mil. To jest 30 minut do Gdańska, prawda? Jesteś w Gdańsku. Nie? Masz 30 minut do Gdańska. To jest, wiecie, w tramwaju czasem, w tramwaju siedzisz dłużej, jak chcesz dojechać gdzieś z Gdańska, czy tam w autobusie dłużej siedzisz, jak, nie wiem, dziecko jedzie do szkoły z dzielni na dzielnię. Wiecie, jak chcesz przyjechać z Gdyni kolejką do Gdańska, to jedziesz pół godziny kolejką, prawda? Więc generalnie Trąbki Wielkie są fajnie położone, bo one są tak fajnie położone, bo przede wszystkim to jest fajnie, bo są za Wisłą, nie? Czyli wiecie, ruski przez Wisłę nie przejdą. Nigdy, prawda? Tu mamy Trąbki Wielkie, tak? I tutaj blisko widzicie jest ta ulica, ta autostrada i patrzcie, Tczew bliziutko. Fajnie, nie? Patrzcie, Starogard Gdański bliziutko, tak?
To jest fajne miejsce. Do Gdańska masz rachu ciachu 30 minut. Fajnie, a co więcej, tutaj masz super tereny, wiecie, pod Jantar to wszystko, to blisko do Elbląga też, tu wsiadasz i jesteś właściwie, prawda? Do Elbląga też, bo to, tam na przykład dużo ludzi do Elbląga do szpitala jeździ, no nie? To jest, wam powiem, tak patrzę na te, popatrzę jeszcze raz na te nieruchomości, no to po 100 tysięcy, jak ktoś by bardzo chciał mieszkać w Polsce, powiem tak, no to wiecie, no 529 pewnie można się z nimi utargować. Podejrzewam, że z 10% minimum, 10 odbiją, to 407, może nawet sprzedadzą za 470, tylko pamiętajmy, że to prawdopodobnie jest wszystko, wiecie, tutaj jest, no to już jeszcze zrobione jest chyba nawet, szanowni państwo, to jest fajna oferta, powiem tak, tak, to jest fajna oferta, powiem tak, no 500 tysięcy, wiecie, no jak ktoś ma samochód i nie potrzebuje jeździć do pracy codziennie, to jest dosyć fajne, prawda? Spójrzmy dalej, no i tutaj już jest koniec, już jest, wiecie, zaczyna się 600 tysięcy, prawda, 629, prawda, czyli po 120-130 tysięcy euro, funtów, jeszcze to jakoś ujdzie, bo to jest za metr, jakoś to jeszcze ujdzie, oczywiście na kredyt jest bardzo drogo dzisiaj i tak, no ale jeżeli ktoś ma gotówkę, to ok. No a im dalej, to już widzicie, 660, to już tak 700 tysięcy, widzicie, to już jest bardzo drogo, tak? Kilka jest jakichś dostępnych, fajnych domeczków, to są może okazje, może ktoś rozpocznie dzięki temu filmowi swoje nowe życie. Kto wie, może sobie zrujnuje, prawda, jeżeli kupi sobie, a tam się okaże, że jakiś psychopata, sąsiad, czy nie wiem, dom w ogóle, nie wiem, się chwieje, czy coś. Pamiętajcie, prawda, że to są tylko wideo edukacyjno-informacyjne i każdy bierze odpowiedzialność, czy na swoją własną odpowiedzialność. No i reszta cała to jest ultra drogie, widzimy, wiecie, no po 200 tysięcy funtów, tak, czyli było kilka domków fajnych, a cała reszta... 200 tysięcy funtów, tylko to są większe domki, tak? Cała reszta ultra droga, 200 tysięcy, no to już 2 miliony, no to nie ma, tak? No nie ma, po prostu ludzie nie chcą sprzedawać, bo inni ludzie nie są w stanie tego kupić na kredyt, bo to jest drogie. No i tylko wystawiają jacyś tacy, którzy może ewentualnie chcą sprzedać albo mają na to ochotę się tak bawić, bo to wszystko jest po prostu ultra, ultra, ultra drogie. Jest wybór, widzimy, fajnie, jest wybór w Polsce jakichś tanich domków, fajne, tam mi się to dosyć podobało, prawda? No bo to jest tylko tam powiedzmy 100 tysięcy funtów za taki fajny, czysty, fajny domeczek, właściwie nowy, prawda? No co prawda w Trąbkach Wielkich, no nie jest to miasto, no ale jeżeli się chowa rodzinę, no w sumie miasto jest dobre, miasto nie do końca jest dobre. Tym bardziej w danym momencie, w tym, co się dzieje z tymi, wiecie, ludźmi w tych miastach, dodatkowo jak się ma dzieci i chce się mieć dzieci wychowane, wiecie, w naszej odwiecznej kulturze, a nie w jakimś tam, w tym, co się dzieje w tych polskich miastach, w tych szkołach, to lepiej na takiej prowincji, prawda? Coś się dzieje, coś można w tej Polsce kupić, no... możliwości są drastycznie ograniczone, ale widzimy, że, widzicie, są jakieś domeczki po 500 tysięcy, jakieś są domeczki po 500 tysięcy, które mogą być dobrym rozwiązaniem, prawda? Są. Nie jest to, szanowni państwo, 1 000 000 złotych, nie jest to 800 tysięcy, prawda? Więc coś jest, ale widzimy, jaka jest różnica dalej Wielkiej Brytanii a Polski, że tutaj, no coś możesz sobie kupić, ale daleko, totalnie poza miastem, 30 kilometrów, nie wiadomo, co z tym jest, jest tylko tam, nie wiem, 5 ofert takich, czy 6, czy 7, czy 10, wiecie, na właściwie 50 km wokół, wiecie, Trójmiasta, to jest joke, prawda, bo 25 mil wokół Manchesteru to jest setki domków, domeczków tarasowych, wolnostojących, jedne rudery, drugie nie setki, tak, czyli, wiecie, no, po... 80, 90, 70, 100, 120 tysięcy, 130 tysięcy funtów w kraju, w którym tam dalej oprocentowanie kredytów jest znacznie niższe niż w Polsce,
Dalej zarabia się 3 razy więcej, prawie no 2,7 razy więcej minimalną, tylko że u nas zaraz 1/3 ludzi będzie zarabiać płacę minimalną, a tam może 2, 2,5 miliona, może u nich też się to spłaszcza. Będę patrzył na te statystyki, co tam się dzieje i Was powiadomię, a tymczasem zapraszam do subskrybowania tego kanału. Państwu zabierze to sekundę, mi naprawdę pomoże. Zapraszam do klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.